Dzień dobry, witam w kolejnym odcinku podcastu Podgórze w Kulturze. Nowym projekcie Centrum Kultury Podgórza, w którym rozmawiamy o historii, kulturze, sztuce oraz oczywiście istotnych sprawach lokalnych związanych nie tylko z Podgórzem, ale również z całym Krakowem. Ja nazywam się Przemysław Walaszczyk. Na co dzień pracuję właśnie w Centrum Kultury Podgórza, czyli w miejscu, w którym nagrywany jest nasz podcast. Dziś naszym gościem będzie Michał Wesyk, nauczyciel historyk, harcerz, zastępca komendanta ZHP Chorągwi Krakowskiej i jednocześnie były komendant, chówca Kraków Podgórze. Wszystko się zgadza, dzień dobry. Cześć Michał. No Taki gość, no to temat nie może być inny. Porozmawiamy sobie o harcerstwie tym podgórskim, ale również o harcerstwie krakowskim, ale może na sam początek troszeczkę teorii. Czym w ogóle jest harcerstwo i czym ono się różni od skautingu? Bo pewnie wielu osobom się to myli. Tak, pewnie tak jest. Jeśli chodzi o harcerstwo, to myślę, że najłatwiej różnicę między harcerstwem a scoutingiem opisać jednym zdaniem, które wypowiedział kiedyś Andrzej Małkowski, twórca polskiego harcerstwa, który mawiał, że harcerstwo to scouting plus niepodległość. I myślę, że to idealnie opisuje tą subtelną, ale jednak istotną różnicę między scoutingiem jako ruchem światowym z, dla młodzieży, a polskim harcerstwem, w którym ten element niepodległościowy i patriotyczny zawsze był bardzo, bardzo istotny, no bo harcerstwo powstawało w momencie, w którym dla polskiej historii ta niepodległość była niezwykle ważna, czyli na początku XX wieku e, i to był moment, w którym harcerze, w którym harcerze mogli po prostu zrobić coś dla ojczyzny. E, równocześnie Rozwijając siebie. Mhm. Czyli scouting jako ten ruch światowy dociera do Polski, i tutaj jest oczywiście wzbogacony o te właśnie nasze elementy. Elementy patriotyczne związane z odzyskaniem niepodległości. Wspominałeś o Andrzeju Małkowskim, bo nie bez powodu jest to człowiek uważany za twórcę polskiego harcerstwa. Dokładnie tak. Razem ze swoją małżonką, Olgą, byli tymi osobami, które, które dzisiaj uważamy za jednych z twórców polskiego harcerstwa. W sumie też przez przypadek, bo dzięki przetłumaczeniu książki, którą Andrzej Małkowski bo przetłumaczył. Właśnie, to jest za bardzo karę. ciekawa historia, może ją opowiesz. Tak, Andrzej Małkowski musiał przetłumaczyć za karę książkę z języka angielskiego, za to, że spóźnił się, jeśli tym nie pamiętam, z biurkę, mhm. gdy, gdy był w wojsku i po spóźnieniu kazano mu właśnie taką karę, która miała być równocześnie wychowawcza, więc to w sumie z harcerstwem całkiem się zgadza. I Andrzej Małkowski przetłumaczył książkę Scouting for Boys, autorstwa generała. Roberta Baden powella twórcy skautingu, która opisywała właśnie to, że można z młodymi ludźmi tworząc dla nich przyjazną atmosferę i tworząc na nich do, do, dobre warunki, kształtować ich charakter, wychowywać i wpływać pozytywnie na ich przyszłość. Skauting powstaje na przełomie XIX i XX wieku i niesie ze sobą bardzo konkretne idee związane w głównej mierze z wychowaniem i przysposobieniem młodzieży. Tak dokładnie zgodnie z misją Związku Harcerstwa Polskiego, e, która, tutaj pozwolę sobie króciutko zacytować, bo ona jest wyjątkowo taka prosta i przyjemna, e, i mówi o tym, że misją ZHP jest wychowanie młodego człowieka, czyli wspieranie go we wszechstronnym rozwoju i kształtowaniu charakteru przez stawianie wyzwań. Mhm. I zarówno te wyzwania, o których, e, które, które dzisiaj mogą przybierać przeróżne formy, e, jak i fakt, że jesteśmy dzisiaj największą e, w Polsce organizacją wychowawczą dla dzieci i młodzieży, e, to wszystko ma już ponad 100 lat, to wszystko nadal działa i zarówno elementy, jak i cechy metody harcerskiej do dzisiaj są skuteczne. Nawet przygotowując się nieco do, do naszego spotkania, przeczytałem ostatnio taki wywiad z menadżerem bardzo dużej polskiej firmy, który też był harcerzem i on sam nawet w swoim wywiadzie w Pulsie Biznesu wspominał, że dzięki, na wartościach harcerskich można dzisiaj budować porządnych, Mądrych, dobrych ludzi, i harcerstwo nadal dzisiaj potrafi być atrakcyjne. I myślę, że bardzo wielu ludzi w Polsce potrafi to też pokazać. Jesteśmy dużą organizacją, z której wielu ludzi dzisiaj pełni bardzo ważne funkcje w tym kraju. No właśnie, bo to bardzo ciekawa rzecz, o której, o której powiedziałeś, że mamy dziś bardzo wielu harcerzy, wychowanych tak naprawdę w tej, w tej, w tej idei, ale harcerstwo prze, przeżywało w toku dziejów. Masę zawirowań. Tak? Wspominaliśmy, że powstaje jeszcze przed I wojną mhm. światową. Później Polska odzyskuje niepodległość. Mamy XX-lecie międzywojenne i później okres II wojny światowej. I to jest dla harcerstwa bardzo trudny czas. Zdecydowanie. Tak? Choć okres XX-lecia międzywojennego bez wątpienia był okresem bardzo, bardzo dynamicznego rozwoju, nawet tutaj w podgórzu, ale o tym pewnie jeszcze zdążymy wspomnieć. No i druga wojna faktycznie była bardzo trudnym sprawdzianem dla organizacji. Ale ZHP i w ogóle harcerze wydaje się, że bardzo dobrze temu sprawdzianowi, z tym sprawdzianem sobie po prostu poradzili. Mhm. I aktywność harcerzy, jeśli mogę tylko dodać, w czasie wojny była niezwykle ważna. Tak samo w Krakowie, jak i w Warszawie, jak i w wielu miejsc, innych miejscach kraju, kiedy w konspiracji, jako szare szeregi, harcerze mm, po prostu walczyli z okupantem. I tutaj w Podgórzu mamy niezwykle bogatą, ale no. też dramatyczną historię, ponieważ harcerze w trakcie właśnie II wojny światowej, w latach 39-45, e, odgrywali niezwykle istotną rolę. No, chyba każdemu znany jest Pluton Alicja i jego, jego historia. Byłoby wspaniale, gdyby Pluton Alicja był bardzo, bardzo znany, Niestety na razie mam poczucie, że historia Plutonu Alicja dopiero jest odkrywana na nowo. Mm -hmm. Myślę, że posłużą temu. Czyli raczej my w bańce znamy temat? Tak, mieszkańcy podgórza albo osoby, które właśnie, tak jak chociażby mm. Centrum Kultury i, i pracownicy, pewnie znają, mm. ale myślę, że Pluton Alicja mógłby być bardziej znany. O czym chyba mogą świadczyć też niedawne obchody, które miały miejsce związane właśnie z takim rokiem jubileuszu, który, który w podgórzu ma się odbyć, związanym z Plutonem Alicja. A sam Pluton faktycznie to niezwykle ciekawa, ale zarazem niezwykle tragiczna historia. Dałbyś y -y -y. ja mu może pokrótce opowiedzieć e, dla tych słuchaczy, którzy nie znają tej historii. To zachęcamy gorąco do tego, żeby bliżej po poznać tę historię, bo też mamy bardzo niewiele materiałów tak naprawdę o niej, ale są dwa opracowania, które w sposób przystępny to bardzo opisują, w tym jedną relację w ogóle jednego z harcerzy, który działał w tym Plutonie. E, była to grupa około 60 harcerzy, którzy w podgórzu między 1943 a 1944 rokiem stworzyli Stworzyli Pluton, który początkowo był Plutonem w, szar w strukturach szarych szeregów, a później został przeniesiony do Armii Krajowej i był pod dowództwem komendy dywersji w Krakowie. Była to grupa bardzo młodych ludzi, i to, była, to był bardzo duży problem, dlatego że złamano tutaj pewną zasadę konspiracji. Oni wszyscy świetnie się znali. Oni wszyscy się za dobrze znali, i nie potrafili rozdzielić mm. swojego życia. Mhm tego konspiracyjnego, od a tego codziennego. oni funkcjonują jednak w ekstremalnej sytuacji, tak? Jest, mamy do czynienia z okupantem niemieckim, e, generalne gubernatorstwo e, i w, a wokół wszędzie szaleje wojna. Dokładnie tak e, i tych młodych, ci młodzi ludzie, tutaj jeszcze od razu możemy dodać ten drugi błąd, który popełniono, czyli nie wszyscy byli w tym wieku, w którym być powinni, mhm. bo żeby być w plutonie e, szarych szeregów taki powinni być pełnoletni. Tutaj mhm. to nie miało miejsca. Najmłodszy członek szarych e, plutonu, Alicja miał lat 13, mhm. więc zdecydowanie sama mm, pewne zasady zostały naruszone, może w ten mhm. sposób, ale z drugiej strony musimy pamiętać o tym, że wola robienia czegoś mhm. przez tych Zbytniem młodych była. ludzi e, była ogromnie ważna i wydaje się, że to był powód, dla którego ten konspiracyj, ta konspiracyjna grupa przez ten rok istniała. Co robili, od razu też możemy dodać, to były działania przeróżne: od zdobywania broni na niemieckich oficerach, chociażby w parku Bednarskiego, po. Działania dużo bardziej złożone, jak chociażby kolportaż e, nielegalnej prasy, która miała miejsce chociażby 4 lipca 1943 roku w Krakowie e, rozdawano fałszywy, fałszywego gońca krakowskiego, w którym opisywano prawdziwe, tak naprawdę e, prawdziwą sytuację. Czyli z propagandą. Dokładnie tak. I żadnego z harcerzy podgórskich wtedy nie złapano, e, to też ważne, e, ale nie robili też tego w podgórzu. Tu akurat było to bardzo przemyślane e, i robili to w centrum Krakowa na starym mieście. E, przez 5 minut rozdawano. Rozdawano wszystkim osobom takie, takie gazety. Ale sama historia Plutonu to też realne działania bojowe, jak chociażby likwidacja konfidentów. Wiemy, że Pluton Alicja brał udział w likwidacji dwójki konfidentów. W tym jednego niezwykle groźnego e, człowieka, który nazywał się Michał Pańkow i mieszkał na długiej w Krakowie. E, I w czasie wojny doprowadził do e, wsypania, powiedzmy, 40 polskich oficerów Armii mhm. Krajowej. E, I był to niezwykle groźny człowiek, którego skutecznie e, po wyroku sądu podziemnego. E, Dowódca Plutonu Alicja ówczesny, o pseudonimie powolny, zlikwidował. Hmm. Tutaj jeszcze z ciekawostek. To jest ważna postać o tyle, że był to cicho ciemny zrzucony nad Warszawą, który został właśnie później dowódcą Plutonu Alicja hmm. po to, żeby wzmocnić tą dyscyplinę, o której wspomnieliśmy, hmm. której nie było. No niestety w praktyce. Ale to, to później się nie udało. niestety przyniosło swoje konsekwencje. Tak, niestety się nie udało. Pierwsze aresztowania już w sierpniu 1943 roku bardzo krótko tak naprawdę Pluton istniał, łącznie. Te aresztowania będą tak partiami, ciągnęły się do wczesnej wiosny 1944 roku. Po byli, pluton był problemem dla Niemców, tak? Więc... Zdecydowanie tak. Co więcej, Pluton był problemem dla Niemców, bo jeden z magazynów broni tego plutonu znajdował, znajdował się w budynku, w którym był garnizon niemiecki na podgórzu na ulicy Zamojskiego. Więc gdy Niemcy się o tym dowiedzieli, to naprawdę ich y, musiało. Y, Mocno zaboleć, okay. że pod ich nosem w domu jednego z członków Plutonu, braci właściwie z Plutonu, był magazyn broni. To, to na pewno było trudne, a tak naprawdę aresztowania, kulminacyjny moment aresztowań miał miejsce po tym, jak jeden z harcerzy niestety zdradził swoich kolegów. Okay. Sławomir Mądrala, pseudonim Pirat, dopuścił się zdrady. Okay. Prawdopodobnie w dużej mierze dzisiaj możemy sądzić za namową matki, mhm. a, która bała się po prostu o jego życie i obiecano jej, że, że zostanie on wypuszczony. No i to był tak naprawdę początek końca. Tak, dokładnie, potem posypały się aresztowania. Praktycznie codziennie po mszach świętych, na przykład, które miały miejsce w kościele św. Józefa, aresztowano kolejnych harcerzy, dokonywano rozstrzeliwań e, i niestety większość członków Plutonu e, zginęła. Dzisiaj wiemy o tym, że zaledwie kilka osób tą e, wojnę przeżyło. Mhm. E, dwójka z nich spisała swoje wspomnienia, i dzisiaj możemy tą wiedzę czerpać właśnie chociażby z tych wspomnień. E, Janina Potoczek i, e, i Cenio, który był najmłodszym członkiem Plutonu, właśnie mhm. ten trzynastolatek, który rozdawał te fałszywe mhm. gońce krakowskie, przeżył e, i też spisał swoje wspomnienia. E, one są dzisiaj dostępne i, i zachęcam do tego, żeby się z nimi mhm. zapoznać na szczęście druga wojna światowa dobiega końca i co i co wtedy z harcerzami bo tak naprawdę cały kraj jest zrujnowany i większość instytucji państwowych większość, większość organizacji tak naprawdę tak naprawdę musi budować się i zaczynać całkowicie od zera i też w zupełnie innych realiach politycznych jesteśmy pod wpływem związku radzieckiego i tak naprawdę odzyskana niepodległość nie jest do końca pełna. Dokładnie tak, i to od początku harcerzom nie pasowało. I to od razu możemy sobie powiedzieć. Było sprzeczne z tą pierwotną ideą, tak? Całkowicie. Harcerze mówili o niepodległości, ale o wolnej Polsce według naszych zasad. Dokładnie tak, i wtedy był w harcerstwie trochę taki dualizm. To znaczy do roku 50, gdy istniał Związek Harcerstwa Polskiego, trochę było tak, że robiono z jednej strony to, co. Y Władza chciała, żeby tak było, nowa mhm. władza komunistyczna, a z drugiej strony w drużynach, realnie, mhm. tam na dole, tam gdzie realny kontakt drużynowego z harcerzami, e, robiono tą porządną harcerską robotę. Tak było najczęściej i, i zdecydowana większość przypadków to potwierdza, e, ale w 50 roku Związek Harcerstwa Polskiego został zlikwidowany. Mhm. No i, no i co się dzieje wtedy? Jest luka, czy harcerze jednak dalej są, prawda? Są i wtedy jest ich chyba najwięcej, co, mm. wie, co, co ciekawe, ponieważ powstają organizacje, głównie harcerstwo po włączeniu do Związku Młodzieży Polskiej po prostu staje się swego rodzaju organizacją masową i obowiązkową, tak? Mm. W każdej szkole praktycznie każdy, w zasadzie każdy uczeń był członkiem tej organizacji, natomiast to nie było. To nie było to samo, bez wątpienia. Mhm. Bardzo wielu harcerskich instruktorów, wychowawców po roku 50 odchodzi z organizacji. Po mhm. prostu. Nie chcąc brać udziału w tej swego rodzaju sztucznej mhm. albo wrażliwej. Nie chcą sztucznej. Mhm. Nowego, nowego systemu. Tak? Dokładnie tak. Później harcerstwo oczywiście się odrodzi i dzisiaj organizacji harcerskich jest bardzo dużo, wbrew pozorom, mhm. w Polsce, więc... no, Ale takie dwie najważniejsze, no to oczywiście ZHP i mamy rok 89, powstaje ZHR. Dokładnie tak, mamy Związek Harcerstwa Polskiego i Związek Harcerstwa Rzeczpospolitej, które, które dzisiaj są największymi organizacjami w kraju, natomiast łącznie jest ich dzisiaj kilkanaście, a dwanaście z nich jest objętych protektoratem prezydenta Rzeczpospolitej Polskiej. Mhm. Ale jak patrzysz na harcerstwo z perspektywy lat, to bo być może mylne przekonanie Panuje, że harcerstwo najlepsze czasy ma już za sobą. Czy zgadzasz się z tym stwierdzeniem? Czy jednak wciąż widzisz, że jest coraz więcej młodych, że zwiększa się to zainteresowanie, że rodzice zapisują swoje dzieci? Jako osoba, która jest w organizacji, to trudno mi powiedzieć, żebym, żebym uważał, że, że jest jakby przeżytkiem. Natomiast nie mogę się z tym zgodzić, bo te nie potwierdzają tego liczby po prostu. Mm -hmm. Związek Harcerstwa Polskiego to ponad 100 tysięcy młodych ludzi. Mm -hmm. e i jesteśmy nadal największą organizacją wychowawczą w kraju, gdy policzymy wszystkich harcerzy to będzie to znacznie, znacznie więcej, bo tak jak powiedziałem tych organizacji jest kilkanaście. Mm -hmm. A do tego po prostym przykładzie, który jest mi najbliższy oczywiście, czyli harcerstwa podgórskiego. Mm -hmm. Wydaje mi się, że można z całą śmiałością stwierdzić, że harcerstwo ma się całkiem nieźle, gdyż w Podgórzu, nawet wczoraj sobie to też sprawdziłem, mamy 1117 harcerzy. I to jest bardzo dobry wynik. Czyli liczby mówią same za siebie. Zdecydowanie chówiec Kraków Podgórze jest największym chówcem w województwie małopolskim. Mhm. No i świetnie, że dochodzimy do tego tematu. Jakbyś mógł nam troszeczkę powiedzieć więcej o chówcu, prawda? Znajdujemy się w sercu Starego Podgórza. Zresztą centrum, od kiedy pamiętam, zawsze intensywnie współpracowało. Nawet w tym budynku mieliście swoją siedzibę. Dokładnie tak, od tego chciałem zacząć, że centrum <laughs> kultury W zasadzie Podgórza? to po sąsiedzku znajduje się kilka sal obok. Nawet nie, nawet dzisiaj tam, gdzie znajduje się sala ta najładniejsza i największa czyli sala chyba nadal nazywana kominkową tak. nr na 13 to sala w której kiedyś harcerze E, przesiadywali hmm. cały czas, ponieważ całe piętro pierwsze było kiedyś hmm. komendą chówca Kraków w podgórze. Więc ten budynek szczególnie jest związany hmm. m, z historią podgórskiego harcerstwa, i nawet nie dlatego, że kiedyś mieliśmy tu siedzibę, ale dlatego, że tu powstają pierwsze drużyny. Hmm. Bo w wcześniej w, była tutaj szkoła jeszcze. Dokładnie tak. I w 1911 roku to w tym budynku przy ulicy Sokolskiej 13 powstawały pierwsze harcerskie drużyny e, na podgórzu. Później tutaj faktycznie była siedziba hufca w latach 70. i 80. Z ciekawostek, skoro jesteśmy w Centrum Kultury Podgórza, to warto to powiedzieć, że kominek, który stoi w sali 13, do dzisiaj, z tego co mi wiadomo, został wybudowany rękami harcerzy albo inaczej, ten pierwszy kominek został wybudowany rękami harcerzy. Czyli odciśnęliście ponieważ... swoje piętno. Dokładnie tak, ponieważ gdy harcerze wybudowali kominek, to próbowali go również zapalić. On był podłączony do przewodu kominowego, no tylko, że cała sala zajęła się dymem e, i niestety e, musiano wezwać specjalistę i jednak specjalista ostatecznie postawił ten kominek, który stoi do dzisiaj. A wszystkich chętnych, żeby go zobaczyć, zapraszamy oczywiście do, e, do stali kominkowej. E, bo wy e, tak naprawdę działacie na terenie sześciu dzielnic Krakowa, patrząc z, zgodnie z aktualnym podziałem administracyjnym, czyli po, począwszy od dzielnicy Dębniki, przez y, Łagiewniki, przez dzielnicę Swoszowice, przez Podgórze Duchackie, mamy Dobra. oczywiście Bieżanów-Prokocim i ostatecznie dzielnica 13 Podgórze. To jest bardzo duży obszar, połowa Krakowa. Dokładnie tak, cały południowy Kraków, wszystko na południe od Wisły to, to Hufiec Kraków Podgórze um, i tak jest to bardzo, bardzo duży obszar, natomiast wydaje mi się, że Hufiec Kraków Nowa Huta terytorialnie jest bardzo podobny, ale faktycznie jesteśmy dużym chówcem, natomiast na naszym terenie działa 9 szczepów i związków drużyn, w których łącznie funkcjonuje około 45-50 drużyn. W tym momencie nie pamiętam dokładnie, jak to wygląda, bo nie, jestem już komendantem chówca. A powiedz, proszę, jeśli ktoś jest zainteresowany, żeby dołączyć do harcerstwa, mieszka, załóżmy, nie wiem, w dzielnicy 8, to co musi zrobić? Do kogo musi się zgłosić? Przede wszystkim musi wybrać organizację harcerską, ale jak mhm. już to zrobi i chciałby e, dołączyć albo żeby jego dzieci dołączyły do chówca Kraków Podgórze, to oczywiście wystarczy wejść na naszą stronę internetową, gdzie jest mapka, mhm. na której e, oznaczone są szkoły, w których działamy, bo większość naszych zbiórek odbywa się w szkołach. I po prostu skontaktować się albo z chówcem, bezpośredni albo bezpośrednio z drużynowym lub drużynową danej e, jednostki. I oni już wszystko absolutnie wyjaśnią. E, także tutaj to jest stosunkowo proste. Jakie są te harcerskie aktywności? <laughs> Harcerskie aktywności w obecnych to czasach to jest bardzo ciekawe, bo wydaje mi się, że robimy teraz wszystko łącznie z tym, że jeździmy bardzo dużo na przykład za granicę, co też jest, mhm. wydaje mi się, bardzo istotne. Natomiast co tydzień dzieci uczestniczą w zbiórkach harcerskich, trwających mniej więcej tam od półtorej do dwóch godzin, które, tak jak powiedziałem, odbywają się w szkołach, na których realizują różnego rodzaju działania. Mówię różnego rodzaju, bo każda drużyna ma nieco inny program. Mhm. On jest dopasowany do dzieci, do ich zainteresowań, do też na przykład y wiedzy albo możliwości drużynowych. Właśnie, bo to jest bardzo ciekawe, bo zawsze mamy ten wspólny mianownik, tak? czyli to ma jakby podstawy, ale drużyny mogą dobierać swój program na tyle elastycznie, oczywiście pozostając zgodnie z zasadami harcerstwa, żeby dopasować się do potrzeb na przykład swoich swoich grup i oczekiwań na przykład e, dzieciaków. Dokładnie tak i tutaj jest to bardzo, bardzo elastyczne, więc nie jestem w stanie dokładnie podać takiego przykładu zbiórki. Ale poza zbiórkami oczywiście to są biwaki, to jest sporo wyjazdów w ciągu roku weekendowych, w których dzieci też rozwijają swoje zainteresowania, ale co ciekawe co chyba najważniejsze, przede wszystkim uczą się samodzielności. Mhm. I to jest chyba rzecz, która jest dzisiaj W dzisiejszych czasach istotna. Bardzo ważna i potrzebna. Ta samodzielność w postaci przeróżnych aktywności łącznie z gotowaniem samodzielnych obiadów, co jest mhm. chyba e, już dzisiaj szczególnie istotne, żeby młodzi ludzie po prostu uczyli się takich rzeczy, mhm. e, jest, jest tutaj jakby taką standardowym elementem, który, który pojawia się na biwakach. No i oczywiście obozy letnie. Mm. Oraz zimowiska, które przed nami w czasie ferii zimowych, oraz w lecie obozy letnie, trochę dłuższe, najczęściej trzy tygodniowe, trochę dalej od Krakowa, zdecydowanie w pięknych realiach przyrody gdzieś nad Morzem albo nad jeziorem. Mm. To będzie to. No rozumiem, że jest to świetna forma i alternatywa do tego czasu spędzanego przy komputerze czy przy telefonie. No w tych czasach to jest chyba niezwykle istotne. Tak, bo na obozy nie zabieramy telefonów. A to jest bardzo ciekawa też e, informacja. E, jako harcerze organizujecie również niezwykle istotne wydarzenia dla społeczności lokalnej. Jednym z takich przykładów jest Bieg Wielkich Serc, czyli bieg charytatywny, z którego całość dochodu jest poświęcona Wielkiej Orkiestrze Świątecznej Pomocy. Dokładnie tak, od 11 lat już organizujemy Bieg Wielkich Serc, nawet pandemia nas nie powstrzymała, choć wtedy zmieniliśmy formę, ale tak, faktycznie organizujemy to wydarzenie, co prawda nie w Podgórzu, tu muszę mu się przyznać, że jednak jest to po drugiej stronie Wisły, czyli na Kazimierzu, po bulwarach wiślanych, ale faktycznie dzięki współpracy z partnerami organizujemy wydarzenie, w którym bierze udział tysiąc osób, które biegną na 5 kilometrów, wspierając szczytny cel z jednej strony, z drugiej strony, biorąc udział w wydarzeniu sportowym, które, które ma aktywizację Aktywizować fizycznie, które ma pokazywać te pozytywne i atrakcyjne formy smędzania wolnego czasu. Ale też dla nas jest to o tyle ważne, że chcemy pokazać, że harcerze mogą robić coś dla innych, nie tylko dla mhm. siebie. I fakt, że możemy zaistnieć w taki sposób w podgórzu i w Krakowie, jest dla nas bardzo ważne, bo wspieramy szczytny cel, a z drugiej mhm. strony nasi harcerze też się sporo przy tym wydarzeniu uczą, bo jednak zorganizowanie biegu dla tysiąca osób z, na dystansie pięciu kilometrów z profesjonalnym pomiarem czasu, z medalami nie jest wcale sprawą prostą. To kiedy bieg i kiedy można się zapisać? Zapisy już trwają. Zapisać będzie można się do 16 stycznia 2024 roku, a sam bieg odbywa się 28 stycznia podczas finału Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy. I do udziału w tym biegu również serdecznie wszystkich zachęcamy i do wspierania charytatywnej akcji naszych harcerzy. Rozmawialiśmy o chówcu Kraków w Podgórze, a on ma swoją bardzo bogatą historię. Zresztą tutaj, razem na przełomie 2021 roku i 2022, mieszkańcy Podgórza i mieszkańcy Krakowa mogli zapoznać się z wystawą o stuleciu harcerstwa w Podgórzu, której tak naprawdę byłeś autorem. Tak, faktycznie tak było. Była taka wystawa. Dzięki naszej współpracy udało się, aby na rynku podgórskim przez prawie miesiąc ta wystawa była dostępna dla wszystkich mieszkańców. Po to, aby z jednej strony popularyzować, a z drugiej strony przypomnieć trochę tą historię. Były tam też kontakty właśnie do tych szczepów i drużyn, które działają, więc to też była możliwość, aby zapisać dzieci do, do organizacji. 100 lat harcerstwa na kilkudziesięciu planszach było trudno? Było trudno, dlatego że jesteśmy ruchem żywym, jesteśmy ruchem, który cały Cały czas coś się zmienia, i tak naprawdę nawet w momencie, gdy, gdy wydawaliśmy czy, czy drukowaliśmy mhm. wystawę, już te naj, najnowsze informacje były. Pewnie można było dodać coś więcej, coś nowego, mhm. bo. Zmienia się to na bieżąco. Wszystko, cały czas organizacja żyje i, i to też jest w niej bardzo ważne, że jesteśmy ruchem, nie jesteśmy statyczni jesteśmy mhm. organizacją, która dopasowuje się i do i zmienia po prostu. Mhm. Wszystkich zainteresowanych serdecznie zachęcamy do odwiedzania strony internetowej Centrum Kultury Podgórza. Gdzie ta wystawa jest dostępna w wersji elektronicznej, a wystawie towarzyszyło też małe wydawnictwo, które powstało merytorycznie dzięki właśnie Michałowi. Też fajna taka pamiątka po latach, bo też niezwykle w harcerstwie jest istotna ta historia, tak? żeby ją pokazywać, żeby ją zbierać tak? dla przyszłych pokoleń. Dokładnie tak. I tutaj możemy, warto też wspomnieć o tym, że w naszej organizacji jest też sporo seniorów, mhm. także tutaj harcerskich oczywiście głównie, ale seniorów, którzy chociażby na wydawnictwo byli bardzo chętni nie tylko do poczytania, ale też do wytknięcia mi jakichś tam drobnych błędów na przykład. Hmm. Także tutaj... Bardziej doświadczeni? Dokładnie tak. I, I to jest rzecz, która też jest charakterystyczna dla organizacji, że jesteśmy wielopokoleniową organizacją. Hmm. No właśnie, bo tak powszechnie myśli się, że harcerzy to głównie młode, młode osoby, ale tak naprawdę wychowaliście już pokolenia. Zdecydowanie tak i jesteśmy ciągle organizacją, która przygotowuje się do wychowania kolejnych pokoleń, bo przed nami też wielkie wydarzenia jak zlot ogólnoświatowy zlot wszystkich organizacji zrzeszonych w Światowej Organizacji Harcerskiej, który będzie w Gdańsku w mhm. 2027 roku i który nasza organizacja przygotowuje. Mhm. Czyli na, na stałe też można powiedzieć, że współpracujecie też z harcerzami z, z innych krajów. Oczywiście, że tak. Jest. ZHP jest członkiem, założycielem Światowej Organizacji Skautowej, mhm. więc zdecydowanie tak. Obecnie nawet jedna z harcerek naszej organizacji nie tak dawno została wybrana na taką... Szefową e, damskiej mhm. organizacji skautowej, e, czyli WAXU e, i została tam e, jakby liderką. Także mhm. jesteśmy obecni też na świecie. No, serdecznie pozdrawiamy e, koleżankę z tego, z tego miejsca. E, ale takim też kolejnym niezwykle was, ważnym elementem, <coughs> e, nawet nie tyle dla krakowskiego, ale dla ogólnopolskiego harcerstwa, był przełom września i października tego roku, czyli otwarcie muzeum i centrum ruchu harcerskiego e, w forcie. Łapianka w forcie Jugowice. Dawny austro-węgierski XIX-wieczny fort, z całkowicie zmienioną funkcją, z dobudowaną częścią, ma teraz służyć harcerzom i, i ma być tak naprawdę w końcu dla nich takim domem. Tak, ma być domem, ale też świadectwem przeszłości. Mhm. Tak, tak myślę sobie. I faktycznie jest tam wystawa poświęcona ścieżki. Dokładnie tak. Wystawa, która mówi i o przeszłości, i mówi o teraźniejszości. To znów charakterystyczne mhm. dla harcerstwa. Z jednej strony mamy część historyczną, mówiącą o właśnie najważniejszych wydarzeniach z historii, a z drugiej strony mamy część troszeczkę bardziej aktywną, na której młodzi ludzie, ale nie tylko wszyscy odwiedzający mogą zobaczyć i troszkę poczuć to harcerstwo, mhm. troszkę zobaczyć. Tam nawet stoi namiot w środku budynku, mhm. więc myślę, że warto tę warto wystawę zobaczyć, szczególnie, że znajduje się na sąsiedzku Fortu Borek, w mhm. którym działa Centrum Kultury. Tak, dokładnie, to jest to, to nasi sąsiedzi, prawda? No ale tam również macie całe zaplecze jakby tak, tak zwane hotelowe, tak? Czyli harcerze z całego kraju mogą przyjechać do Krakowa, mają gdzie się zatrzymać i mogą tutaj brać udział w przeróżnych, przeróżnych aktywnościach. Tak, oprócz tego w samym centrum znajduje się krąg ognia, który dla harcerzy jest szczególnie ważny, mm -hmm. bo gdyż możemy tam y, bezpiecznie y, palić ogniska, co dla harcerzy jest niezwykle istotnym mm -hmm. elementem programu. Y, ale m, y, faktycznie jest miejsce noclegowe jest, y, y, są sale konferencyjne, a docelowo również y, pole biwakowe za Fortem, y, które, które zapewne na wiosnę będzie gościło ponad 400 harcerzy z całej Polski na wędrowniczej watrze, y, na którą zapraszamy wszystkich wędrowników, mm -hmm. bo chyba. Dzisiaj kończą się na nią zgłoszenia, albo jakoś w tym tygodniu. Mhm. Więc będzie to też miejsce, kiedy, gdzie harcerstwo faktycznie będzie żyło na terenie Zielonym, ale też w tej nowoczesnej części. Brałeś udział we wszystkich przygotowaniach związanych z otwarciem Muzeum i Centrum Ruchu Harcerskiego. Uważasz, że to jest jakiś kamień milowy dla krakowskiego harcerstwa? Nie we wszystkich, nie we wszystkich przygotowaniach, ale zdecydowanie fakt, że możemy mieć. Polsce miejsce, w którym. Właśnie, bo to jest chyba w ogóle unikatowe miejsce w skali też całego kraju, tak? Tak, istnieje Muzeum harcerstwa w Warszawie w siedzibie naszej organizacji, mhm. ale m, gdybyśmy porównali gabarytowo, to, to jakby wielkościowo to zdecydowanie fort Jugowice wielokrotnie mhm. powierzchnią wystawową przewyższa muzeum w Warszawie. I faktycznie jest to miejsce unikatowe nawet nie tyle w skali polski, co wydaje się, że w skali świata, gdyż takich miejsc na świecie jest zaledwie kilka bo są oczywiście, ale jest ich niedużo, e, więc mam nadzieję, że będzie to miejsce, w którym harcerstwo będzie nie tylko mogło pokazać swoją przeszłość, ale będzie mogło kształtować swoją przyszłość. Tak, bo to jest też wystawa bardzo multimedialna, gdzie można zapoznać się nie, nie tylko jakby z teorią, ale tak jak wspominałeś, zobaczyć jak wyglądał namiot harcerski, e, czy też e, jaka była ta m, najwcześniejsza historia ruchu harcerskiego i ruchu skautowskiego, a wszystkich zainteresowanych, którzy już Trafią do, do Muzeum i Centrum Ruchu Harcerskiego, to będą mogli zobaczyć też wystawę Fort Jugowice, dziedzictwo miejsca, tak? Bo tutaj też mówimy o historii twierdzy Kraków. Dokładnie. Tak, tak. samo jak Fort Borek był niezwykle wa ważnym elementem austro austro-węgierskiej fortyfikacji, tak samo Fort, Fort Jugowice. I niezwykle istotne jest to, że te miejsca Aha. odzyskują swoje, swoją kluczową rolę, ale w zupełnie jakby w innych już realiach. Dokładnie tak i ta druga wystawa opowiada w starej części fortu, czyli w tym budynku po, po forcie austriackim, faktycznie opowiada nie tylko o twierdzy Kraków, ale też o mieszkańcach tych terenów, mhm. o początkach Jugowic, o, o tym w jaki sposób ci ludzie po prostu tam żyli, co robili i też opowiada historię po prostu tej przestrzeni, co też jest ważne dla lokalnej mhm. społeczności na pewno, więc, więc warto zobaczyć obydwie wystawy tak naprawdę, szczególnie, że one są dość tak płynnie połączone, bo, bo część harcerskiej również znajduje się w Starym Forcie, więc bez problemu można je obejrzeć. Natomiast tak faktycznie ona mówi o lokalnym terenie, mówi o troszkę o historii fortyfikacji tych krakowskich związanych z Twierdzą Kraków, które faktycznie teraz odżywają ostatnimi mm. laty. I Borek, i Jugowice wydaje się, że to chyba takie największe remonty, ale nie jedyne, bo jeszcze na Salwatorze gdzieś tam był remont i także tych, tych fortów faktycznie remontuje się sporo i szuka się ich nowym, nowych... Form, nowych e, możliwości. Więc zapraszamy wszystkich serdecznie zarówno do Fortu Borek. Tam, e, przypominam, e, funkcjonuje w jedna z filii Centrum Kultury Podgórza przy ulicy Fortecznej, e, oferująca bardzo zróżnicowane zajęcia kulturalno-edukacyjne oraz wyjątkowe wydarzenia kulturalne, takie jak spe koncerty, spektakle teatralne czy też e, wystawy e, artystyczne. No, liczymy na współpracę po sąsiedzku. A jakie plany na przyszłość? Co planujecie teraz? Trzymacie macie jakieś w tym momencie już opracowane pomysły na, na kolejne lata? Takim momentem chyba kluczowym będą właśnie wakacje, kiedy, kiedy liczymy na uruchomienie tego pola namiotowego, bo teraz nie bardzo ma to yy, przecież sens. Mm -hmm. Natomiast na wiosnę i, i w lecie faktycznie wędrownicza watra, czyli zlot harcerzy wędrowników, czyli tych najstarszych harcerzy powyżej 16 roku życia z całego kraju tak naprawdę, na którym spodziewamy się tam około 400 osób zapewne, bo przeważnie tyle w nim uczestniczy. Yy, to będzie pewnie takie wydarzenie, które będzie bardzo intensywną działalnością harcerską na tym terenie. Natomiast na co dzień oczywiście my tam jesteśmy i część naszych drużyn nawet już była na wystawie i widziałem i zdjęcia i jakieś relacje. W środku można sobie też w kilku miejscach zrobić bardzo fajne, pamiątkowe zdjęcie z neonami, podobnie jak, podobnie jak tutaj. Więc, więc zachęcam gorąco, a tak harcerstwo w forcie na pewno będzie żyło. Super. Michał, bardzo dziękuję Ci za wizytę, za rozmowę o harcerstwie, o podgórzu. Dzięki, że znalazłeś dla nas czas. Dziękuję. Przypominam, słuchamy podcastu Podgórze w kulturze, nowego projektu Centrum Kultury Podgórza, w którym rozmawiamy o historii, kulturze, sztuce oraz istotnych sprawach lokalnych związanych nie tylko z Podgórzem, ale również z całym Krakowem. Zachęcamy do oglądania nas, do słuchania na YouTube oraz Spotify oraz oczywiście do odwiedzania Centrum Kultury Podgórza, naszej filii też w Fortu Borek oraz oczywiście Muzeum i Centrum Ruchu Harcerskiego. Do zobaczenia, do usłyszenia.